Dzień dobry, nazywam się Monika Brzostowska, jestem doradcą podatkowym. Chciałam Państwu przedstawić problematykę opodatkowania lekarzy kartą podatkową od 1 stycznia 2022 roku. Żaden lekarz nie będzie mógł wybrać opodatkowania, jaką jest karta podatkowa od 1 stycznia 2022 roku, jeżeli będzie tak zwanym lekarzem kontraktowym. Co to znaczy? Jeżeli będzie świadczył usługi na rzecz szpitala, przychodni, tudzież innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, nie będzie mógł być opodatkowany kartą podatkową. Ustawodawca wprowadza zasadę, że zawody medyczne nie będą mogły być opodatkowane kartą podatkową wtedy, kiedy nie świadczą usług bezpośrednio na rzecz ludności. To znaczy, kontynuacja karty podatkowej będzie możliwa tylko wtedy, kiedy lekarz był opodatkowany kartą podatkową w 2021 roku oraz kiedy nie będzie świadczył usług na rzecz osób prawnych, tudzież jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.